i co powiedziała. Dobra, to może od tego sobie zacznijmy. Ja ten post już widziałem i go skomentowałem zresztą, więc dla mnie nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem. W sensie, zaskoczenie samo w sobie jest, ale zdążyłem to w sobie przetrawić. Dobra, więc tak. Generalnie ten filmik upublicznił Sergiusz, ja go skomentowałem. Skomentowałem go w sposób następujący, mianowicie słowami przestałem jej współczuć. Teraz widzę odpowiedzi na mój komentarz. Już jedna osoba napisała coś pod tytułem: ciebie by to nie wkurwiało, jak za każdym razem osoby by cię wyzywały i tym podobne. No ale okej, zanim się do tego odniesiemy, obejrzyjmy sam film, bo podejrzewam, że nie wszyscy go widzieli, a jest kurwa grubo, nie? Afera glutowa przy tym to nic. Że tak powiem, to co zrobił Szeliga, to mały glutek przy tym, co zrobiła jego partnerka. No. Co tam u męża? Możecie pojechać zobaczyć, może się do was odezwie, bo coś do mnie nie chce gadać. Od 2 lat coś nie gada. I dobra, i teraz pojawia się komentarz na zasadzie, czy ciebie by nie denerwowało, gdybyś ciągle był zaczepiany w tym temacie. No i moja odpowiedź brzmi następująco. Po pierwsze, to jest jej wybór, że siedzi na live'ie u Szeligi, a nie jej przymus. Ona nie jest streamerką, influencerką, osobą generalnie publiczną. Nie jest, nigdy nie była. Nie wiem, czy planuje być, natomiast nigdy nie była. I to nie jest jej obowiązkiem, żeby siedzieć i czytać czat. To po pierwsze. Po drugie, to ona wybiera, na który komentarz w danym momencie odpowie. Ja uważam, że jest to po prostu kurwa wysoce niestosowne, bo wiesz, ja uważam, że każdy ma prawo zrobić ze swoim życiem co chce. Uważam, że to co ona postąpiła, sposób w jaki ona postąpiła, jak już znamy gdzieś tam niektóre wydarzenia, dla mnie jest słaby, bo zostawiła faceta w chorobie i poszła do jego kolegi, czy do jego syna. Słabe. Dla mnie jest to słabe. Natomiast uważam, że każdy ma tylko jedno życie, każdy może przeżyć je tak jak planuje, tak jak chce. Okej. No ale jak już podjąłeś taką decyzję i gdzieś tam ludzie niekoniecznie są ci przychylni, to po co się pchać przed kamery i jeszcze w taki głupkowaty sposób odpowiadać na pytania? Moim zdaniem jest to kurwa straszne, jest to wysoce kurwa niemoralne i ja nie jestem mesjaszem internetu, który będzie mówił co ci wolno, czego nie wolno, ale to jest kurwę słabe, w kurwę słabe. Trzeba być kurwa głupim, żeby Rafcia pytać, czy by go nie wkurwiało, jakby ciągle mu ubliżali xddd, przecież normalnie jedziemy z Rafciem. Rafcio z nami i jest fajnie. Kochamy cię grubasku. A, spierdalaj, stary. Ogólnie trochę mi się przytyło na tym wyjeździe. Prawdopodobnie wodę złapałem, bo czuję, że delikatną retencję mam, ale wiecie, 2 dni wpierdalania czego popadnie, takie niosą ze sobą konsekwencje. Ale na spokojnie naprawimy. Szeliga jest jako antybohater i postać wywołująca negatywne emocje, jak teraz łakomy kąsek do obstawieniu kilku gal fame. Dobra, ogólnie wydaje mi się, że najlepsze czasy Szeligi w federacji to były czasy, kiedy właśnie on mocno dymił i był takim niepowstrzymanym byczkiem, którego nie dało się złapać za rogi, bo na każdego kurwa faflunił. I mam wrażenie, że teraz mamy powolny taki powrót do starego Szeligi, dlatego że w momencie, w którym Brzostek gdzieś tam powiedział mu: ruchasz żonę trenera, to on na niego się z pięśmi chciał rzucić. Ale ja mam wrażenie, że Szeliga żyje naprawdę w swojej rzeczywistości i on nie rozumie tego, że ludzie, którzy w ten sposób twierdzą, mają po prostu rację. Mam wrażenie, że całe otoczenie mu ciągle udowadnia, że ma rację, a on nadal tego nie rozumie, nie chce w to wierzyć i to wypiera. No bo jeżeli jego menadżer wyrzucił go z Artnoxu, był wywiad i na tym samym wywiadzie powiedział, że Szeliga swoim zachowaniem przegiął, i ja popieram jego słowa. Mianowicie, cytując, on stwierdził, że gdyby Szeliga postąpił tak, jak postąpił, ale nie mówiłby potem na live'ie, że trener to nawet moim kolegą nie był, ja z nim kurwa wódki nie piłem, to okej, każdy ma tylko jedno życie, niech przeżyje je tak, jak chce. Jest to niemoralne, jest to słabe, jest to dziwne, jest to kurwa gorszące i tak w nieskończoność można wymieniać. Niemniej, no to jest jego życie, jego wybory. Ale jeżeli podejmuje taką decyzję i jeszcze to wszystko zakrapia takim komentarzem, no to dla mnie na przykład w tym momencie nie ma usprawiedliwienia żadnego. Ja tego kompletnie nie rozumiem, że Szeliga na słowa prawdy reaguje taką nieokiełznaną kurwa agresją. Jan Pudzian II przesyła 2 złote 93 grosze. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale Carioner dobrze tą szmatę podsumował. A, to tej wypowiedzi nie widziałem, więc nie wiem.
Naturalek ostatnio ledwo ponad godzinny live i 1600 zł donaty. Magdalena, kurwa, nie wkurwiaj mnie. Nie wkurwiaj mnie. Ja jestem niedocenianym twórcą. Tak, nie, tak szczerze, ja uważam, że jestem niedoceniany. Rafciu nagrał filmy z zegarkami, jakby co, to cel donatów, który teraz znajduje się nade mną, to nie jest decider odnośnie tego, czy film będzie jutro na kanale, czy nie, bo no matter what, on się pojawi. Natomiast jakby w donatach chcę przypomnieć, że ten film jutro będzie, z tego tytułu, że dużo osób o ten film regularnie pyta, więc mówię, film został nagrany, pokażę tam kolekcję zegarków za prawie 1 000 000 zł. Te wszystkie zegarki to są zegarki nowe, które nigdy na moim kanale jeszcze nie miałeś szans zobaczyć. Może gdzieś tam niektóre z nich na Insta Stories się powiedzmy przewinęło i to wszystko. No ale to nie jest stricte odcinek polegający na flexie, tylko jest to odcinek, w którym gdzieś tam też opowiadamy o tym, w jakim momencie znajdujemy się, jeżeli chodzi o rynek zegarkowy. Gdzieś tam rozmawiamy sobie o hobby, o inwestycjach. Nie są to rady, jest to taka luźna gadka, a w tle pojawiają się zegarki. Będą oglądani goatsi, czy już było? Ja nie oglądałem Goatsów, ja bym chętnie obejrzał z tej ciekawości, ale podejrzewam, że każdy, kto się na live znajduje w tym momencie, ma to już za sobą, więc raczej nie będziecie chcieli. No. Ale algorytm tu się spierdolił, ciężko być na tego live'a, musiałem dopiero przez linka z Instagrama, bo na YouTube nie mogło znaleźć. No, ten kanał jest ciężko znaleźć, potwierdzam. Nie u wszystkich, ale często jest go ciężko.